Przygotowania do przejścia fali powodziowej na Politechnice Wrocławskiej trwają. Napełniane są worki i uszczelniane są budynki, w szczególności te najbardziej narażone na wodę, czyli położone pomiędzy Odrą a Oławą. Cała akcja zaczęła się właściwie od zebrania sztabu w niedzielę, kiedy określiliśmy główne cele i zagrożenia. Później od poniedziałku trwa cała akcja związana z układaniem worków, zabezpieczeniem mienia uczelni. Nie wiemy tak naprawdę, jaki będzie poziom w końcowym efekcie Odry, natomiast staramy się zabezpieczyć budynki jak najlepiej potrafimy, jak najlepiej umiemy i na ile mamy oczywiście środków. Tutaj jest mienie o bardzo dużej wartości. Staramy się tak właśnie zabezpieczyć te budynki, żeby nawet jak przyjdzie troszeczkę większa fala, żeby minimalizować ryzyko, jeśli chodzi o zagrożenie powodziowe. Zagrożenie ze strony wody jest nie tylko z zewnątrz. Niektóre budynki są stare, także kanalizacja jest taka jakby jednospławna, co oznacza, że nawet przez toalety może się woda wbijać do środka. Taka woda wymieszana z nieczystościami, taka woda powodziowa, to nawet sam kontakt z taką wodą jest trudny potem do usunięcia. Nie wszystko da się przenieść na wyższe piętra. To nie chodzi nawet o to, że nie mamy czasu, albo nie mamy siły, czy nie mamy dźwigów, tylko po prostu niektóre aparatury, ona jest wyjustowana, jest przytwierdzona, albo jest tak delikatna, zbudowana na miejscu. To są koszty dziesiątków milionów złotych. Znaczy u nas często jest tak, że w budynku aparatura jest droższa niż sam budynek. I wszystko to, co się dało, czyli na przykład agregaty, że trzeba jakąś lodówkę zabezpieczyć, żeby się w środku materiał na przykład biologiczny żeby go nie stracić, albo aparatura droga, którą można przenieść na wyższe kondygnacje, dokumenty, czyli wszystkie, to jest bardzo dużo papierów po prostu różnego rodzaju. Wszystko jest przenoszone na górę, natomiast niektóre rzeczy trzeba bronić tam, gdzie są. Dlatego, że są nieprzenośne. Mamy kilka tysięcy worków zgromadzone na kampusie, żeby mitygować te wszystkie zagrożenia. Oprócz tego mamy zabezpieczoną ulicę Długą, kampus na Braci Gierymskich. Także staramy się wszystkimi siłami zabezpieczać mienie. Budynki Politechniki znajdujące się za Wybrzeżem Wyspiańskiego mają być bezpieczne. Oczywiście to nie są same worki. Mamy taką technologię, że najpierw jest folia, która jest przyczepiona. Potem są płyty, tak jak tutaj Państwo widzicie, szczególnie na tych częściach szklanych. Dopiero później mamy worki, bardzo często są jeszcze z drugiej, z tamtej strony, która jest najbardziej zagrożona od strony rzeki Oławy. Są położone, dodatkowo jest jeszcze folia na wierzch położona. Jeśli chodzi o zabezpieczenie budynków, które są przy Odrze na Wybrzeżu Wyspiańskiego, na bulwarze, tam mamy zabezpieczenia takie już praktycznie z dwóch warstw składające się worków. Myślę, że powinniśmy się z tamtej strony obronić. Jutro zdajemy egzamin. W zabezpieczeniu Politechniki pomagają wolontariusze. Piotr Kaźmierczak, Echo24.